Renata i Mieczysław Matysiakowie posiadają stado bydła mlecznego, które liczy 230 krów oraz 250 jałówek. Jego wydajność mleczna w ubiegłym roku wyniosła ponad 12 tysięcy kg mleka. Gospodarstwo prowadzą wspólnie ze swoimi synami Pawłem oraz Piotrem. Krowy są utrzymywane w dwóch oborach wolnostanowiskowych. W większej znajduje się 120 sztuk. Są one dojone za pomocą robotów udojowych. W drugiej oborze zwierzęta przebywają na głębokiej ściółce. Znajduje się tam około 80 sztuk. Ich dój odbywa się 2 razy dziennie na hali udojowej typu autotandem. Krowy przez całą laktację otrzymują jeden bazowy TMR ustawiony na wydajność 30 litrów mleka. Jest on przygotowywany raz dziennie, z wyjątkiem lata, kiedy przy największych upałach hodowcy robią go 2 razy na dobę. Ponadto zwierzęta jedzą dodatek pełnoporcjowej paszy treściwej, zadawanej w robotach udojowych oraz stacji paszowej. TMR jest kilka razy dziennie podgarniany pod pyski krów przez robota. Zasuszenie rozpoczyna się 8 tygodni przed planowanym wycieleniem i jest podzielone na 2 etapy. Na porodówce krowy przebywają w kojcach na ściółce. Cielęta przez pierwszy miesiąc swojego życia są utrzymywane w pojedynczych budkach, gdzie hodowcy podają im pójło za pomocą taksówki mlecznej. Zwierzęta mają także dostęp do pełnoporcjowej paszy stałej. Po odsadzeniu od paszy płynnej trafiają do kojców grupowych, zaprojektowanych i wykonanych przez hodowców. Od lipca ubiegłego roku hodowcy użytkują nowy jałownik. Budynek ten został wybudowany z własnych środków i według własnego pomysłu oraz projektu rolników. Nowy jałownik wkrótce zostanie połączony dachem z kojcami dla młodych oraz cielnych jałówek, które obecnie są częściowo zadaszone. W ten sposób hodowcy stworzą jeden duży kompleks dla młodzieży hodowlanej. W lipcu ubiegłego roku Matysiakowie w żywieniu krów mlecznych zaczęli stosować alkalizowane metodą biologiczno-chemiczną śrutowane ziarno zbóż, a w październiku jako pierwsi w Polsce tę metodę wykorzystali również do obróbki wilgotnego ziarna kukurydzy. Komponenty te są przechowywane w magazynie, za którym znajduje się wybetonowana baza przeznaczona na pozostałe pasze wchodzące w skład TMR-u. W tym roku hodowcy zdecydowali się zebrać kukurydzę na kiszonkę w technologii Shredlage. W porównaniu do tradycyjnej charakteryzuje się ona lepszą strukturą.